Zauważyłam właśnie, że młodzi chłopcy no nie tyle zaczepiają mnie, ale chętnie ze mną rozmawiają. Dopiero po jakimś czasie przyznają się, że znają mnie od dziecka, że właśnie oglądali Klan z babcią czy tam z mamą, że urodzili się, kiedy Klan się zaczął. Jest mi bardzo miło i bardzo chętnie z nimi rozmawiam, a nie ze mną. To jest dla mnie duży komplement i zaszczyt, że mogę z kimś takim, kto czuje we mnie kogoś bliskiego, rozmawiać i okazuje się, że mamy mnóstwo wspólnych tematów, niekoniecznie na temat serialu, ale mówimy o życiu. A taki najtrudniejszy moment w tych 20 latach pracy przy serialu? No oczywiście to jest bardzo smutne, kiedy się zżyjemy z kimś, ten ktoś odchodzi, bardzo jesteśmy blisko, a zwłaszcza na początku, no, odchodziły te osoby najstarsze i to było smutne bardzo. Ale tych przykrych momentów jest coraz więcej, dlatego że 20 lat z tymi samymi ludźmi, w tych samych obiektach, gdzie wiadomo, że kamera musi stanąć w tym miejscu, nie może gdzie indziej, bo nie ma miejsca, to jest coraz smutniejsze. I coraz bardziej irytujące, że jednak nie możemy się rozwinąć, bo jesteśmy jakoś tam narysowani, te nasze postaci. Ostatnio udało mi się przekonać producentów, że wprowadzając konflikt między bohaterami, czyni się tę fikcyjną rzeczywistość ciekawszą, tak jak w życiu. W życiu, jak jest taki konstans, tak się nic nie dzieje, no tak, prawda, my się nudzimy sobą, prawda? Więc to, ja rozumiem, że jesteśmy serialem misyjnym, że powinniśmy dawać przykład dobrego zachowania, ale przecież ludzie się kłócą. Ludzie się kłócą w dobrej wierze. To nie musimy sobie skakać do gardeł i, prawda, używać brzydkich wyrazów, żeby się kłócić. Wystarczy jakiś jeden punkt, w którym się nie zgadzamy i już jest ciekawie, bo ludzie są różni. Nie możemy się na wszystko godzić. A teraz po 20 latach myśli pani, że to jest wielki atut, że gra pani w Klanie 20 lat, czy wielka na przykład przeszkoda? Nie wiem. Nie znam alternatywy. Nie wiem, co by było, gdyby. Nie wiemy. Prawdopodobnie grałabym w jakimś innym serialu, może bym była bardziej aktorką teatralną, ale nie miałabym tej popularności, którą mam. Pamięta pani jeszcze ten czas, kiedy, no nie wiem, 90% dobrych aktorów mówiło, że nie pójdą do serialu, a na przestrzeni 20 lat znaleźli się w nich wszyscy? Oczywiście. No to ja zaczynałam przecież. Przeprosił ktoś panią kiedyś? Nie, ale myślę, że ma poczucie dyskomfortu. Bo to się tak stało teraz oczywiste, normalne i wszyscy gramy w serialu. Wtedy nawet spotkałam się z taką opinią, że mi współczują. Pamiętam, kiedy się wahałam, ale wahałam się nie dlatego, że nie chciałam zagrać w serialu, tylko właśnie dlatego, że to środowisko było takie niechętne temu gatunkowi. Z drugiej strony nie dziwię się, to był... Myśmy nie wiedzieli jeszcze wtedy, z czym to się je, taka telenowela, prawda? Przykładem była ta Izaura. Ja akurat nie oglądałam tego, więc... Ale mogliśmy sobie wyobrazić, że taki tasiemiec, taka telenowela, to musi być coś strasznie nudnego, sztucznego, nieprawdziwego. Mój mąż wtedy, kiedy tak się wahałam właśnie, czy przyjąć tę rolę, mówił, przecież to bardzo dużo zależy od ciebie. To ty dajesz siebie wszystko, albo po prostu lekceważysz to. I jeśli dajesz z siebie wszystko, to możesz mieć z tego nawet sporą satysfakcję. I tak też było. Ten scenariusz na początku był idealny. Tam się tyle działo. Myśmy mieli takie możliwości wygrania różnych stanów emocjonalnych. Ja nigdy
ja w teatrze nawet nie miałam takich możliwości. Przez te 20 lat jeszcze się oczywiście nałożyło tego sporo. Ja mam teraz taką, dzięki Klanowi, dzięki pracy w serialu, mam teraz taką gotowość. Ja mogę na zawołanie się rozpłakać, mogę zagrać różne stany. Bardzo mi to pomogło w teatrze. A z drugiej strony wiem, że takie dłuższe dochodzenie do roli w teatrze jest bardziej precyzyjnie, szukamy wtedy. Teraz mam takie, przez to, że mam te gotowe stany, to ja właściwie mogłabym za tydzień zagrać premierę, gdybym się nauczyła tekstu. To jest i dobre, i niedobre. Potem się bardzo długo nudzę, to jeden z reżyserów mi powiedział. Za szybko jesteś gotowa, ale to mi właśnie Klan pomógł w tym, że mam taką w sobie gotowość wypowiedzenia każdego stanu. Myśli pani, że 20 to już enough? Czy... Ja myślę, że tak. Myślę, że tak, chociaż no, mamy taką dużą grupę wiernych widzów, a może to się będzie ciągnęło do mojej śmierci, chociaż nie wiem, czy wytrzymam.